Hej, 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 witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO Ninjago. I dokładnie teraz zaczynamy ostatnią lokację, jaką jest Śródmieście, chciałem powiedzieć Śródziemie. Okej, Śródmieście Ninjago City, jak widzicie, ósemeczka jest obok. A więc tak to wygląda, ostatnia lokacja. 23 złote klocki, 8 postaci, jeden dodatek, czerwony, ten czerwone pudełko. Z czego 2 złote klocki już mamy, więc zawsze to do przodu. Tutaj nie będę tego klikał, tylko po prostu cofnę sobie. No i co, możemy chyba zaczynać. Z tego co zobaczę, czy mam wszystko ustawione, jeżeli chodzi o nagrywanie, ale mam. Bo ostatnio się chwilę tam bawiłem z tym i pozmieniałem lekko, ale już wróciło wszystko do normalnego porządku. No a więc dobrze, mam tutaj jakąś misję chyba na samym początku. Nie, misji nie widać, ale mogę to w sumie wziąć, zawsze jakaś kasa wpadnie. A kasę też bym chciał wymaksować, jeżeli chodzi o tą grę. No to trzeba się jakoś pośpieszyć będzie z tym. No ale jeszcze mamy szansę. Aha, to nie jest ta postać, tylko chciałem wziąć Nie właśnie. Która mi niestety uciekła, ale jest. No i dobra, 3, 4. Uhuhu, fioletowe, łatwo. Faktycznie, bo mam ustawiony ten, że na wszystko co wejdę, tak jakby już się niszczy, widzicie? O właśnie, w ten sposób. Znaczy na wszystko co może się zniszczyć, to się niszczy, okej. Okay. Mamy zadanie ugasić 5 tych pożarów niewielkich, więc w takim razie dobra. Będziemy mieli to na uwadze oczywiście, no i póki co jeszcze tak zbyt wiele to nie zrobiłem w tym odcinku, ale to jest w sumie początek, więc okej, zacznijmy może od tego i zobaczmy co takiego tutaj się właśnie za chwileczkę stanie, a liczę, że coś naprawdę ciekawego, no i zobaczymy, coś się dzieje, woda się napełnia, elegancko. No i myślę, że coś może na pewno być w tym miejscu, ale za chwilę się przekonamy, no i popatrzcie, coś się pojawiło, więc budujemy oczywiście, jeżeli mogę, ale mogę jak najbardziej. Tylko trzeba ustawić się trochę bliżej. No i zobaczmy. Aha, znowu ten klocek. 3, 4. Huhu, niebieskie. Łatwo, łatwiutko. Dobra. Więc tak, idziemy pozdobywać jakieś tam postacie i tak dalej, więc może sobie wejdę na początek tutaj na górę. Albo tu gdzieś jest na tej wysokości, powinien być klocek i jest on tam w środku. Tylko jak wejść tutaj? Czy to się zbije jakąś postacią, czy to jakoś inaczej? Bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. W innej części LEGO, na przykład Marvelu 2, to wystarczyło wziąć postać, która potrafi krzyczeć, że tak to ujmę. I już, a tutaj to tak do końca nie wiem, ale mniejsza o to, zaraz się jakoś dowiemy na spokojnie, no i tak, wejdźmy po prostu tu na górę, weźmy tą misję, zróbmy ją, zawsze to będzie coś. Do odbudowy tysiąca innych rzeczy. To nawet nie jest misja, ale zróbmy to oczywiście. Mosty Ninjago City są przepiękne, ale niezbyt mocne. Ty pomożesz mi w odbudowie tego? A więc 100 tysięcy, myślę, że nie ma problemu. Poświęcimy się na nasze pieniążki, a więc fajnie. Dzięki! Most, że mucha nie siada, bo jeszcze by się rozleciał. No i dobra, jest pierwszy złoty klocek w tym odcinku zdobyty. I to teraz mamy jakąś misję, więc zróbmy ją, tylko popatrzcie, tutaj mamy znowu pożar do ugaszenia, tylko muszę chyba cały czas, a nie jest tutaj, nie. Muszę tak cały czas na, a nie, nie zmieniłem, no niestety się, chociaż wydaje mi się, że każda postać powinna potrafić wszystko robić, jak moim zdaniem powinno być, ale chwilowo tak nie jest. No i popatrzcie, znowu mamy tę szybę, tylko nie wiem, czy ona jest tym razem potrzebna, ale chyba nie. Dobra, nieważne. Więc tak, weźmy tę misję, tam z przodu jest jakiś pożar, tak szybko sprawdzę, a tam da się iść w ogóle? Tak, tam da się iść, tam jest po prostu druga, tak jakby czyjeś mapy, tam po lewej jest pożar, znaczy ten mały, to pójdziemy tam za chwilę, żeby mieć już 3 na 5 i postaram się w tym odcinku to zrobić oczywiście jeszcze. A póki to w misję... Rekiny to marni klienci. Spójrz tylko, jak mi zdemolowały moją cudną kawiarnię. Posprzątasz tu? Pomogłabym, ale akurat mam przerwę na kawę. W takim razie dobrze i pewnie przeciwników trzeba bić, dokładnie tak, więc chyba nie będzie tutaj żadnego problemu z tego co mi się wydaje, pewnie tak z 3 seria, bo po prostu tylko jedna. Zobaczymy za moment, więc już w sumie polegli dosyć szybko, nie powiem, że nie. No i tak, tam sprawdzę jeszcze coś, widzę, że jest do zrobienia, ale oczywiście na początek bym chciał pokonać tutaj tych wszystkich gości. I nie wiem, czy ich pokonałem, czy nie, ale może po prostu wejdę tutaj do środka. I może to po prostu trzeba też zrobić, za chwilę się przekonamy, więc zbudujmy to co budować możemy. Tutaj mamy coś na pewno, a po prostu musimy naprawić tę restaurację. Okej, czaj, więc nie ma problemu, czy tam kawiarnia, jak tam zwał, tak zwał. Więc już się tym zajmujemy i chyba się udało, jeżeli o to chodzi. Tylko ciekawe, czy przeciwnicy przyjdą. A no właśnie, mamy drugą falę. O, tym razem jest ich 5. Więc trzeba trochę uważać, ale oczywiście tu nie ma problemu żadnego. Chwilka i będzie pozamiatane. Dobra, 2 zostało. Dosyć łatwo, jak widzicie, to wszystko szybko leci. Tylko nie wiem, gdzie jest ostatni. Okej, padł już. Więc tak, chyba koniec. Fantastycznie to wygląda. Też zasługujesz na przerwę. I nawet znam świetną kawiarnię.
O, proszę bardzo, jest złoty klocek, więc świetnie, świetnie, świetnie. I od razu ten pożar, ten ogień ugasić na szybkości. Nie, uch, myślałem, że spadnę, bo coś mi się przycięło niestety. Dobra, więc tak, to jest tutaj. Chyba doskoczę zwyczajnie. O, elegancko. Gasimy i będzie już 3 napięcia, więc świetnie, świetnie, świetnie. Ciągle do przodu, więc tak. Sprawdźmy sobie z góry, jak to wszystko wygląda. Tutaj mogę ogólnie też chyba jakoś sobie skoczyć. O, patrzcie, kolejny ten pożar. A to jest tak jakby już inna strona, ale tu można się przejść, więc na spokojnie. A więc chyba tam właśnie w tym momencie sobie zejdziemy nawet po tych schodach, żeby tam iść kulturalnie. No i zobaczmy, to jest ten sam, bo raczej ten sam, tylko inna budka. Tak, 4 na 5, dobra, no spokojnie. Więc biorę sobie naszego Grisina Turnera i szybciutko wykonamy ten wyścig, żeby mieć już go z głowy. Więc odsuńmy się, weźmy jeszcze raz, minuta 10 sekund, więc powinniśmy dać chyba radę, zobaczymy jak to jeszcze będzie. Ale nie ma co się podać, przy okazji zobaczymy po drodze, jeżeli będzie oczywiście widać ten ostatni płomyczek, znaczy pożar taki mały, niewielki, ale okej. Dobra, teraz tędy i tu na dół, tak, tutaj, jak już mówiłem, przy tych wyścigach trzeba się patrzeć zarówno na map przed siebie, jak i na radar po lewej stronie, tą minimapkę. Okej, teraz tutaj aż na spokojnie. Mamy to, o, nawet jesteśmy na plaży takiej, też fajnie. Dobra, myślę, że się raczej chyba powinno udać, już jesteśmy dosyć daleko, tak patrząc, patrzcie, Griffin Tarny tu siedzi. Ciekawe. No i 42 sekundy, więc elegancko, udało nam się od razu tutaj na górze spróbować zdobyć ten klocek złoty, jeżeli się oczywiście da, ale myślę, że powinno się chyba dać. O, dosyć łatwa sprawa, tylko go podnieść, trzeba trafić, no i tyle w temacie, mamy kolejny, więc świetnie, świetnie, świetnie. Tam jest gdzieś postać, zobaczę, czy mogę z tej strony tam do niej podejść, czy tak nie do końca. Ale może się da, czekajcie, skoczę tędy. I zobaczymy, czy będzie nas blokować, czy też nie. O tak, blokuje nas haczy, trzeba z tamtej strony pójść, dobra, tu nie ma problemu oczywiście żadnego. Patrzcie, po wodzie da się biegać, jak mamy tą postać, fajnie, to mi się podoba naprawdę. No i leży sobie postać od tak, więc ja ją wybiorę jak najbardziej. I mamy tym razem Gravis, coś takiego na pewno, więc spoko. A więc jak najbardziej, Gravis zdobyty. Więc świetnie, kolejna postać do kolekcji oczywiście, więc jeszcze 7, jeżeli chodzi o tą mapę. Tak, 7, 7 o tą lokację. No, czekajcie, nie mogę kliknąć Entera, dobra, udało się w końcu. No i tak, bym chciał ten pożar szybko, ten ogień zgasić, ten jeden malutki, co nam został. Tu da się coś zrobić, no tak nie za bardzo, a później bym się wrócił na tą plażę, ale to może zaraz coś zrobimy. Okej, 1 na 4. Aha, no to tak, sprawdźmy na szybkości, czy mogę tutaj jeszcze coś znaleźć. Poniszczę w sumie wszystko i zaraz zobaczymy. O, tu może coś, da się, nic się nie da, chyba tak nie do końca. Sprawdzę jeszcze raz, nie da się. Tu też nie, więc okej, jeszcze trzeba mieć na uwadze, że trzeba szukać tych właśnie domków, tak, zamków z piasku do zbudowania. A więc dobra, tylko tutaj póki co nie widać, ten był już zbudowany. Tu mamy parawan jakiś, dobra, wrócę się na razie, tutaj wrócimy za moment, jeżeli oczywiście da się wrócić, ale chyba powinno się dać, tak, da się. Elegancko, no i pozbierajmy te rzeczy właśnie w tym miejscu. Dobra. No i tak, postać jest, klocek jest gdzieś tutaj. Wydaje mi się, że ten klocek jest do zdobycia przez te ogniska, znaczy nie ogniska, tylko przez te pożary, powiedzmy, malutkie, więc spoko. No i tak, tu zobaczmy, co mamy w takim razie. Komputer, czyli na przykład Zane powinien się w tym momencie... Zane, dobrze mówię. To wcześniej się pomyliłem, teraz jest okej. To nie on, okej, no to mój błąd, więc sobie zmieniamy grupę na niebieską i to jest takowy komput... 9. Jeszcze kilka razy, nie da się tak szybko klikać, tylko pojedynczo, no dobra, to już bywa. No i tutaj mamy gościa, Pixel, spoko, i odpalamy oczywiście. No i popatrzcie, przejście wejście zrobione, no i tutaj monster tak jakiś leży, ale tak nie za bardzo mogę coś z nim zrobić, tego co ja tutaj widzę. Dużo pojazdów, to nie monster tak, tylko no nie wiem w sumie, ale mniejsza. No i tu jest złota, a złoto po prostu trzeba roztopić ogniem, więc chyba też nie taki problem z tego co widać. A dobra, trzeba naładować chyba raczej, bo nam trochę to nie chce zadziałać, albo po prostu ustawia się tak z boku. O, elegancko udało się, no i jest oczywiście klocek złoty.
A postać niby jest gdzieś nad nami cały czas, więc chyba to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o to miejsce, więc trzeba stąd pójść, chyba że da się wskoczyć jakoś do góry. Ale nie widać, żeby się dało, więc okej, odpuszczamy. Tu jest drabina, więc pewnie tutaj będzie ta postać gdzieś. O, tutaj mogę sobie strzelić. Więc oczywiście robimy to. Tu jest ta postać. Aha, no to baterię trzeba podłączyć i tyle w temacie będzie. A więc dobra, idę szukać za chwilę tego ogniska jednego. Znaczy ogniska, no pożary powiedzmy. Tego ognia po prostu i żeby mieć ten klocek za to złoty zdobyty, bo jednak nie chcę tego następny odcinek zostawiać, żeby już nie mieszało się to wszystko. Okej, mój błąd tutaj. Chciałem popatrzeć gdzieś w bok, ale stało się jak się stało, więc mniejsza. W sumie nic nie stało aż takiego tragicznego, ale no, dobra. Więc tak, odpalam, znaczy wkładam baterię i popatrzmy, czy będzie postać. Myślę, że powinna chyba raczej być. Nawet stopem wyleci. Okej, elegancko. Kolejna postać w naszych rękach, a jest nią tym razem mózgowiec z nietoperzem. O proszę, bardzo ciekawa nazwa, ciekawa postać zapewne. Więc spoko, idziemy w takim razie dalej przed siebie. Za chwileczkę oczywiście. No i nie wiem, gdzie ten pożar może być. Pożar powinien być na widoku. Coś się pali, no to lecimy to ugasić. No ale tak chwilowo, nie, no tam było, ale to nie było do zgaszenia. Dobra, tu, o jest, patrzcie jakie miałem szczęście. No po prostu człowiek stworzony z szczęścia dzisiaj. Okej, 5 na 5, no i tak jak myślałem, najwyższy mi złotych technik, na dodatek mamy. Ale tak jak myślałem, klocek odblokował się właśnie z tego miejsca, więc idziemy teraz na plażę. Tylko tu w tych postaci chyba muszę znowu te grupy zmienić na wszystkie właśnie. I bierzemy sobie naszego Griffina i lecimy po te zamki. A nie zmieniłem jakimś sposobem, zawsze coś nie tak wyjdzie w tym zmienionej postaci. No klikam tu piątkę, no teraz się zmieniło. No i lecimy właśnie spróbować znaleźć te zamki z piasków, zbudować je. Żeby to też już mieć z głowy, tutaj coś jest, nie sądzę, ale ważne, że byliśmy, więc fajnie. No i te rzeczy oczywiście też, pozdobywam, tu jest misja, nie ma misji, tylko to na to. Pomożesz? Jasne. Ech, kiedyś to była najlepsza plaża Ninjago City. No a teraz patrz. Ogólnie to szlachta nie pracuje, ale w tym wypadku zrobisz coś, żeby przywrócić tę plażę do stanu używalności? Dziękówka, totalnie tego użyję. Potem. Najpierw muszę się trochę opalić. Jak się z czasem robiliśmy jego mówienia, świetnie. No i okej, 2 na 4 klocek złoty wpadł za to właśnie, więc też fajnie. No i tak zauważyłem, tutaj jeszcze trzeba będzie zrobić tą rzecz za chwilę, to pewnie gdzieś z boku, więc na spokojnie raczej. I tak zauważyłem, że te rzeczy wszystkie, typu te domki właśnie, zamki z piasku znaczy się, są po prostu, o tam na dole jest skrzynka, dobra, są po prostu właśnie od razu pokazane do zbudowania, więc na spokojnie raczej. Więc tak, weźmiemy sobie na przykład generał numer 1 czy kogokolwiek, ona zawsze była w porządeczku. I nurkujemy sobie te ustawienie, to jest moje sterowanie w tej grze, to jest śmieszne, ale działa, przyzwyczaiłem się już, więc mniejsza. No i mamy postać oczywiście zdobytą i zobaczmy kogo tym razem, a jest to Kamil. Okej, fajnie. Mi to, aby po prostu kolejne postacie zdobywać i będzie fajnie, spoko, więc elegancko. No i popatrzcie jak to wygląda, już świetnie, praktycznie wymaksowane. No jeszcze nie do końca, ale nie ma co się przy czym się przejmować. Żebym chciał w tym odcinku zrobić ten klocek czerwony, dodatek znaczy się. Jak będzie, tak będzie, zobaczymy. No i popatrzcie, jest kolejna rzecz do zbudowania. To nie jest chyba zamek z piasku tym razem, ale zbudujmy oczywiście. O, patrzcie, może to nam wykryje po prostu ten klocek złoty, albo chodźmy może za tym. O, tam jest zamek z piasku, teraz go wezmę, nawet nie widziałem, szczerze mówiąc. O, tutaj będzie nam pewnie przejście właśnie, to się pojawi, przejście. Więc tak, budujemy sobie kolejny zamek z piasku, 3 na 4, nie, bo ten już mieliśmy wcześniej zbudowany, więc mamy dalej 2 na 4, okej, nie ma problemu. No i tutaj potrzebujemy naszego jakiegoś wężowego przyjaciela, więc na przykład Lasza. Może... O, Lasza nie może być, aż... Jak nie może być Lasza, jak ma przecież to, co potrzebuje? No właśnie, co ty gry o mnie oszukujesz? Okej, lecimy w takim razie po kolejną postać. I w sumie dosyć blisko, jak widzicie, więc zawsze to lepiej dla nas oczywiście. No i popatrzmy, kogo tym razem mamy. A jest to... Daret. Okej. Aby po prostu kolejne postacie dobywać i będzie super. Więc świetnie, zobacz sobie jak tam stoimy, jeżeli chodzi o już te wszystkie rzeczy za momencik. Patrz jak się ładnie zapełnia. No i tak, mamy już, jak widzicie, jeszcze nie widzicie, okej, już 10 na 23, 8 na 1. Okej, spoko, więc sobie bierzemy Griffina Turnera. Lecę zdobyć na szybkości klocek złoty za właśnie te zamki z piasku. I jeszcze bym chciał zdobyć ten czerwony. Zobaczymy jak wyjdzie. Okej, chyba będzie 3 na 4, dobra.
I kolejny jest pewnie gdzieś tam z przodu, tak, tak obstawiam raczej. I jest tutaj elegancko, więc będzie kolejny kotek albo postać, nawet nie wiem, szczerze mówiąc, jest po prostu postać. Okej, okay, fajnie. No i tak, tu na górze albo tu gdzieś obok nas też coś powinno być, jak widzicie. Ile? 220, jacie, nie mam tyle. A zdobędę, jeżeli chodzi o tą mapę? 13 zdobędę, no to będzie mi brakowało jeszcze 5. No dobra, to wrócimy się tu kiedyś. Kiedyś po prostu, spoko. Nie, nie zdobędę 13, bo tam przecież są ukryte. To ileś tam zdobędę po prostu i tyle, więc spoko. Więc trzeba kilka misji porobić i chyba starczy. Więc dobra, wskakujemy tutaj na górę. A popatrzcie, jednak nie mam wystarczającej ilości. No ale cóż, robię w sumie po kolei wszystko co mogę, więc po prostu będzie trzeba zrobić misję. I to będzie było, i to będzie po prostu już potem odblokowane. Zobaczcie, że mi się język plącze, ale mi się zawsze język plącze i jest dosyć wczesna pora, więc no. Tak to wygląda właśnie. A więc tak, sobie odpalamy oczywiście naszą mocci. I jest kolejna postać do kompletu, no to za chwilę będzie. A jest, nie, za chwilę się w sumie przekonamy. Więc jak możemy sobie zobserwować, i jest to Ed, więc super. To jest ktoś bardziej z tego pola bitewnego, mi się wydaje, bo jednak ten jego ubiór pasuje do tego. Więc fajnie. Będę sobie gryfina trenera ponownie. I lecimy po czerwony dodatek, klocek złoty, czerwony, cokolwiek. I bym jeszcze go zdobył i byłoby, myślę, że spoko, byśmy mieli chyba już wszystkie odblokowane. Chyba tak, chyba nawet na pewno. A więc lecimy po niego, a tu wrócę się później. W sumie tutaj, tu mamy właśnie tą pasję, której nie mogę zdobyć, to nie ma się po co tutaj wracać na razie. Tu jest niby jakiś na górze klocek złoty, a to na spokojnie. Tędy pewnie da się jakoś go wziąć, co? Nie wiem nawet, ale może... O, tutaj mam jakieś schody, znaczy jakieś wejście po prostu w górę. Aha, to byłoby na tyle z tego klocka, dobra. Więc fajnie, wzięty, można się wracać w takim razie, to jest ta droga, tak? No i cóż, tak niby gdzieś daleko jest ten czerwony, ale może jakoś za chwilę trafimy, to nie tędy, tak patrzę. Trzeba pójść chyba na sam początek i stamtąd po prostu jakąś inną drogą, tak jakby w kolejny teren mapy, etap mapy, coś takiego, więc dobra. Trzeba po prostu pójść tędy górą i tam jakoś przeskoczymy za chwilę, więc myślę, że jeszcze damy radę go zdobyć. No chyba, że będzie naprawdę gdzieś mocno schowany, no to gorzej z tym, ale może nie. Zobaczymy za chwilę, więc dobra. W sumie szybko, póki co to nawet idzie. Ta nasza droga, okej, okay. Na całe szczęście nie spała. A chwila, tutaj trzeba coś zrobić, tak? Dwa miecze, dobra, dwa miecze posiada ta postać, ale niestety nie takie. Dobra, nie wiem do końca. Więc sobie po prostu pójdziemy, jeżeli się da. O, dało się, więc nie wiem o co chodziło, ale dobra, mniejsza o to. Teraz sobie znowu Gryfina. W sumie to zmienianie postaci najdłużej mi chyba czasu zabiera. Najwięcej czasu mi chyba zabiera. Może i tak. Dobra, tu jest postać. Znaczy mini zestaw. No dobra, już go wezmę, trochę mi szkoda czasu. Nie no, na spokojnie wszystko damy radę. Jak nam z tym czasem, a jeszcze dopiero 18 minut dochodzi, więc no ludzie. Jeszcze zrobimy wszystko, co się da. Okej, okay, no i zobaczmy, czy on po prostu nam się to otworzy, czy coś jeszcze trzeba właśnie tutaj za chwilę działać. Ale coś mi się wydaje, że raczej to powinno się otworzyć, albo patrz jak długa taka ta scenka jest. No nie spodziewałem się tego, no ale jest to jest, no i dynamity wybuchły, poleciały w powietrze. A klocek jest nasz oczywiście, więc fajnie. Sobie biorę Gryfina i lecimy po... Teraz nie zatrzymuję się, tylko lecę po klocek czerwony oczywiście, po ten dodatek. Aby go mieć, o popatrzcie, z tej strony też mamy jakieś takie przejście schowane, ile potrzebuję. O, tutaj już mogę na przykład, tam po prostu nie mogę, ale tutaj już mogę, więc okej. No i patrzcie jak to fajnie wszystko tutaj wygląda w tym miejscu. No, ciekawie. A klocek, a ta post... Ojejku, a ten właśnie czerwony dodatek jest gdzieś daleko stąd. Może ten będzie się dało wejść, ale zobaczymy. Nie, tędy się nie da tak jakby. No, ja cię pochowany naprawdę. To odpalę, może to zrobię, może będzie coś przydatnego. Okej, potrzebuję mi strzału w tym momencie. No niestety tak, nie tego wziąłem, co trzeba. Okej, zrobię to sobie, jeśli nie zadziała... Znaczy nie wiem ogólnie co mi to da, to mi da jakiś aha, to tam na górze. No to w sumie też spoko. Klocek złoty pewnie, no znaczy jest, nawet widać. Okej, okay, no i popatrzcie, jest klocek złoty, świetnie. A więc ja bym chciał jeszcze zdobyć, o, mogę sobie to na dół odpalić, no nieważne. Spróbujmy z tej strony może pojść, da się iść tu na dół? O, nie da się iść tędy, o jacie. No bo jeszcze ogólnie tam na mapie mam pokazaną jedną rzecz, więc jakoś tam na pewno da się dojść. Znaczy nie, no, sprawdzę się da dojść. Tyle, że... Zniknęły, trzeba to uczcić. Tyle, że nie wiem, szczerze mówiąc, jak, ale dobra. Paliłem go. Aha, winda. O, dobra, lecimy na górę w takim razie. Zobaczymy, może to będzie właśnie to miejsce, do którego chcemy się udać w końcu.
Ciekawe to wygląda. Takie windy to nie miałem ani razu. O, no pewno jesteśmy dalej niż bliżej klocka czerwonego. Tylko dalej za daleko. A no właśnie, jak to wygląda? Tu jest jakieś przejście znowu. Tak średnio właśnie, nie widać do końca nic. Jak to jest cały czas gdzieś w tamtym kierunku, wiecie co? No już odpuścimy go nie da się w tym odcinku jednak. No już raczej nie wyrobię się z nim. I sobie na sam koniec zdobędę tutaj ten jeden. I zakończymy ten odcinek, więc myślę, że będzie i tak spoko. Zdobyliśmy dużo rzeczy, znowu coś się zbudowało, ale nie ma tutaj problemu żadnego. Lecimy właśnie po to. Aha, tędy idzie. Aha, to tędy się idzie. Myślałem, że jakoś inaczej trochę. A, aha, to w taki sposób. Okej, okay, już wszystko raczej rozumiem. Teraz do góry, w lewo i tam jakoś tak. No pokręcona ta droga, bo ogólnie ja tu muszę kiwać tak jakby w każdą stronę klawisz i w końcu jakoś mi tam zajdzie. Aha, aha, dobra, to jednak tędy się idzie. I patrz, to jest w lewo. Teraz pewnie też w lewo. Już tutaj do końca raczej. Tutaj w dół, o tutaj już idzie normalnie. No i w prawo raczej i będzie klocek złoty zdobyty. Więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o tą mapę, mamy już tutaj 5 na 8, 14 na 23, więc fajnie. Może w następnym odcinku się uda. Jeśli wam się podobało, to subskrybujcie, będziecie oceniać. Żegnam, trzymajcie, cześć!